Właśnie miałem cię zapytać a propos tego pytania na śniadanie, bo też tam wielu twoich wspaniałych znajomych i kolegów wciąż pracuje. Czy wy macie kontakt, czy życie jest życiem i to się jakoś luzuje? Mamy kontakt jeszcze nawet z Idą Nowakowską. Niedawno się widziałyśmy w Bangkoku. Spotkałyśmy się w Bangkoku. W Warszawie nie ma czasu. No a to prawda, więc tak. Więc mamy ze sobą kontakt z Tomkiem Wolnym. Też oczywiście mam kontakt z niektórymi osobami, które pracowały tam właśnie za kamerami. Też mam kontakt. No z Tomkiem to mi się wydaje, że my przeżyliśmy tyle już programów na żywo i tyle, wiesz, jakby tak. Tyle emocji razem, że będziemy przyjaciółmi do końca życia. Wiem, że w postaci jest ci fantastycznie, ale czy w ogóle myślisz, że mogłabyś jeszcze kiedyś wrócić do tego pytania śniadania, do telewizji polskiej? Czy to są zamknięte drzwi, czy otwarte? Chyba nie są zamknięte, ale... bo rozstaliśmy się finalnie na miło, więc dlatego ja bardzo się cieszę z tamtego etapu w życiu, a teraz cieszę się z tego, który jest tutaj jakby takim wiosenną nowością dla mnie w moim życiu też. I też daje mi taką możliwość też podróżowania, bo jednak ten program, który mam, nagrywamy do puszki, a później mogę żyć, mogę wyjechać, mogę być tu i tam. No i teraz mam też taki okres w swoim życiu, kiedy stawiam pierwszy raz, nie ukrywam, na miłość, że pierwszy raz mówię tak, okej, ważne jest to, co chciałabym jakby stworzyć też rodzinę, tak. A nie tylko pracę, nie? Więc jakby, ale to też moje jest, bo ja musiałam ten też etap w życiu przejść, ja musiałam popracować, ja musiałam zapracować sama na swoją... na swoje poczucie własnej wartości, tym, że nie tylko bycie miss, nie tylko bycią piękną modelką, załóżmy to w cudzysłowie, tylko, wiesz, takim, no, pracą musłową, no. Mhm. Ciebie w ogóle interesują, a propos miłości, wszystkie tematy związane z formalizowaniem związku, czy to jest coś, co... No, to nie. To mi się trochę zmienia. Chciałabym sformalizować związek, on później zaczyna mi to ewaluować, więc te myśli moje są takie, no... Chciałabym i działam, czy chciałabym i marzę? To tak nie można z dnia na dzień, to trzeba wszystko pięknie zaplanować. Właśnie. Chyba pomidor. W takim razie zapraszam do Słonecznej Stacji. Dziękuję. I do Słonecznego Programu Farma 24 lutego. Tak, finał na żywo. Będziesz z nami? No pewnie. No cudownie, widzimy się. Dzięki. Na żywo w Polsacie.